Dzień dobry, witam wszystkich amatorów smalcu. W dniu dzisiejszym pokazuję i objaśniam, jak robię najlepszy smalec w Unii Europejskiej, ewentualnie na świecie. Składniki, których używam. Słoninka, jest jej kilogram. Boczek surowy, ewentualnie jeszcze może być albo pachwina, pręga, ewentualnie po prostu jakiś tłusty boczek. Boczuś wędzony i cebulki. Ja daję 4 i 2 jabłuszka. Powinny być kwaśne. Nie mam kwaśnych, w związku z tym daję takie, jakie mam. No i zaczynamy. Słoninkę kroję w paski. Nie za grube, nie za cienkie. Tak jak ktoś lubi, to może sobie drobniejsze paski. O. O. Zobaczymy, może ten nóż będzie ostrzejszy. No i tak sobie kroję słoninkę i przerzucam ukrojone kawałeczki na patelnię. Trzeba to robić ostrożnie, żeby się nie skaleczyć, bo nóż jest ostry. No to tak jak mówiłem, tu jest pokrojony boczek i podgardle. Oczywiście kilogram słoniny jako podstawa. Teraz zaczynamy. Kroimy boczek. I dalej sobie kroimy. O dziwo, kotów nie ma. Niestety byłem zmuszony zmienić naczynie, ponieważ nie mam takiej wielkiej patelni, a to właściwie najwygodniej jest robić na patelni. W związku z tym użyłem garnka. Mam taki stary garnek, którego właśnie używam czasami do wytapiania takich produktów. No, dobrze, to jedziemy z boczkiem dalej. O, tak. Kroimy i kroimy i kroimy. Kroimy i kroimy. Ostatnie plasterki. O, zaraz postawimy garnek na gazie i zajmiemy się już końcóweczką. To znaczy trzeba będzie wkroić cebulkę. Najpierw ją szatkując. No! Proszę, przynajmniej tak wygląda. Sporo tego mięsa. Słoninka skrojona z boczkiem. Łącznie ile tutaj jest kilogramów? To jest jakieś około 1,5 kg, bo pół kilo boczku wędzonego tam do 40 deko podgardla i boczku surowego, tak do pół kilo. No to pół kilo, dobra, 2 kilogramy na gotowo surowego. Boczek, słonina, podgardle i boczek surowy. Cebulkę. Ja ją kroję oczywiście nie patyczkując się dość grubo. Ponieważ ona i tak się wysmaży, a jednocześnie chcę, żeby była wyczuwalna. A? Nadeszła wiekopomna chwila. Wstawiamy garnek z zacierem, aby się to wszystko zaczęło razem. Zrobić zbliżenie Ala Nigela? No pięknie to wygląda. No to miąchaj, miąchaj. Miąucham, miąucham. O. O. Pięknie to wygląda. I długo to się ma na tym gazie? Bo ja wiem. Godzinę?
Dopiero jak się pojawi tłuszcz, można wrzucić cebulę. A, to jest ważna wskazówka. Jak się pojawi tłuszcz. No, to tak jak widać. Widać, jak to wygląda? Tłuszczyk się zaczął wytapiać, wrzucamy cebulkę. Teraz powinno być troszkę łatwiej, znaczy łatwiej. Cebulka też puści swój sosik, więc będzie więcej płynu. O. I to jest kolejne pół godziny, co najmniej pół godziny, które musimy poświęcić na to, żeby zawartość garnuszka zaczęła się wytapiać w sposób należyty. I powoli, powoli zmieniać kolor. To tak wygląda kolejny etap smażenia. Niestety musiałem przerzucić do innego naczynia. Na szczęście się wszystko zmieściło. Przykręcę troszeczkę gaz. O! Żeby tak ostro się nie gotowało, bo to się właściwie teraz mocno pyrkocze. Co jakiś czas trzeba mieszać. Jeszcze parę minut, no, naście minut. I powinno zacząć zmieniać kolor na taki właśnie bardziej atrakcyjny. Taki złoto-miodowo-brązowy. Nasypałem już trochę ziół. Wsypałem odrobinę czombru. To tak... Odrobinę to znaczy szczyptę, tak? Łyżeczkę czombru. To tak przeciwwzdęciom. Tak. I wsypałem... Chwilę, znaczy pod koniec smażenia dodam majeranek. Ile majeranku? No tą ilość to przynajmniej łyżka powinna być. Przynajmniej łyżka majeranku. O. Pięknie wygląda, prawda? Dodajemy zioła. Dodaję majeranek. Ile majeranku to? A no tak jak widać, posypuję. Ale łyżka? Tym bardziej... Posypuję, tak jak widać. Trudno powiedzieć, kochani. Dobra. Tym bardziej, że potem jeszcze będę posypywał ziołami po napełnieniu miseczek. I zioła prowansalskie. Zwracam uwagę na to, że nie pokazuję opakowań, tak jak pani Gessler albo inni kucharze. No, teraz nam to... nikt nie płaci za to. Tak. O, teraz to zamieszałem i będę dodawał teraz ostatni składnik, który dodaję zawsze do smalcu, a mianowicie jabłuszko. A ogórki? Ogórek to nie jest smalec ogórkowy dzisiaj. Mhm. Ale to albo ogórek, albo jabłko, tak? Nie, ja dodaję i tak sobie... Można czasami tak i tak? Można czasami dodać do jabłka ogórka jeszcze? Ja nie. Czyli ogólnie ty nie dodajesz ogórka? Nie dodaję ogórka, chyba że któraś z was miała ochotę na smalec ogórkowy. No ja nie. Z dominującym smakiem ogórka. O, ale oczywiście mówimy o ogórku kiszonym. Mhm. Żaden inny. Oczywiście. I znowu, nacinam sobie jabłuszko. Niekoniecznie regularnie. Mhm. Bo nie chodzi o aptekarskie ilości. O. Tak. Zamieszamy. To niewiele jabłka. No jeszcze. Tak, na razie. O. Wrażenie palce. No. Właśnie. Skoro mam ich 10, to znaczy, że mi się dotąd udawało. Nigdy nie wiadomo. Zawsze może być ten twu pierwszy raz.
O. Tak. Biorąc... Pierwsze, i teraz będzie drugie. Nie, drugiego chyba nie będzie. Zaraz zobaczę, jak to wyszło, bo to optycznie jest na oko proces. Wystarczy, więcej jabłka nie będę dodawał, bo byłoby za słodko, byłby ta przewaga, bo cebula też zawiera trochę cukru w sobie. Cebula ma warstwy, jak ogry. Więc, a ponieważ ja dawałem tą cebulę właśnie cukrową, lubię ją, ona jest delikatniejsza w smaku. W związku z tym z jabłuszkiem nie ma co przesadzać. Jeśli się trafiło nawet jakiś większy kawałek, coś niedokrojone, mam kolegę w kuchni, mój przyjaciel przyszedł. Też ten. Przyszedł mój przyjaciel. Pochwalimy się pieskiem. Przyszedł mój przyjaciel, boi się burzy. Chyba będzie grzmiało dzisiaj. Nie wiem, czy słychać to, co ja mówię. Słychać, na pewno. Będzie chyba grzmiało, bo Benek się boi. On jest duży, to jest pies zaczepno-obronny. On zaczepia, a jego trzeba bronić. No, długo takie czasy ma? I teraz zostawiamy. Teraz to już 15 minut i będzie gotowe. Zapraszamy na wielki finał za chwilę. Poczekał i się doczekał. Zajęło nam to troszeczkę, ale... Chyba warto było. Wygląda tak, jak powinno. No. I teraz, moi mili telewidzowie, pokazuję i objaśniam. Podsypuję ziołami prowansalskimi ten tłuszczyk z wierzchu. O. Tak. Jest go mało, w związku z tym to jest tak bardziej na smak, bo gdyby tego tłuszczu płynnego było więcej, no to wtedy... Wtopiłoby się to wszystko. Wtopiłoby się i wtedy bardziej łatwiej przyswajalny przez żołądek jest, jak są zioła. Ponieważ tutaj tego tłuszczu jest praktycznie rzecz biorąc nic. Chuda była ta słoninka. W związku z tym wystarczy trochę tych ziół na wierzch. I to jest właściwie teraz czekanie, aż ostygnie. Wszystko. Jak ostygnie, tłuszczyk się zabieli. No w ogóle, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Z czym polecasz? Ogóreczek wykonany własnoręcznie. Małosolny, taki mało. Nie, kwaszony najlepszy. Małosolny też, ale kwaszeniaczek to jest miodzio. Miodzio. Z kanapką to będzie to, tak? To, co tygrysy lubią najbardziej. Ile się będzie ścinać, tak mniej więcej? Wiesz co, dzisiaj jest dość ciepło mimo wszystko. No to jest, podejrzewam, parę godzin musi minąć. Jak się zrobi chłodniejszy, to można wstawić do lodówki. To wtedy w 15 minut będzie gotowy. Ale musi się zrobić troszkę chłodniejszy. Znaczy, to nie jest mistrzostwo świata, taki smalczyk? No. To życzymy Państwu smacznego. Życzymy.